Bonjour! Un, deux, trois, Hugo z Kazema. 3, 4, 5, a misja się dobiera też. Do Hugo, brata swego, tak. Bonjour, bonjour, witajcie serdecznie. Kontynuujemy przygodę i dziedzictwo rodu de Rune jest przed nami. Kontynuujemy. Następnie utrata nie nastąpi, bo rozdział drugi, nowo przybyli, jest przed nami. Słuchajcie, dzieje się, gra ma bardzo dobre oceny na dzień dobry. Powyżej 80% na Metacriticu. A ja uważam, że no, na początku zasługuje na dobre 90. No, fantastyczna muzyka tutaj, fantastycznie to wszystko wygląda, wciągająca i dużo, dużo modyfikacji takich związanych z walką. Zobaczymy też, gdzie to nas przywiodły koleje losu w Derun. Les gens sont gentils ici. Personne ne nous attaquera ici, Hugo. A ty, mamo, co, a mama to normalnie co tu pomalowała teraz? Jak taka indyjka trochę, nie? En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend? Eh bien, magister Rodin a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. No ta mama tu jest młodsza niż w drugiej części, w pierwszej części, wiem dlaczego, bo po prostu odmłodniała od tych alchemicznych eksperymentów chyba, tam wyglądała bardziej poważnie. Mogli ją taką samą zostawić. Tak jakby trochę była zmieniona, jak starsza siostra Amisji wygląda. Sa majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés? Je le permets. Petarda, Hugo, petarda. Piękne są te widoki, słuchajcie. To można grać i grać, zachwycać się, tak jak piszą na gry online. Recenzja jest 9 na 10, ma punktów i uważam, że my oczywiście jesteśmy w drugim rozdziale i ja już teraz to przechodzę razem z wami bez wstępnego zapoznawania się. Wczoraj, znaczy dzisiaj, tylko to poszło po północy, żeby było mi trochę łatwiej i szybciej, no bo to było jednak już późno, słuchajcie, no a ja pracuję, normalnie muszę wstać 6:20 do pracy, więc docencie to, że to jest hobbystycznie, że jeszcze nagrywam, idąc spać na przykład o 1:30, tak jak dzisiaj. To sobie szybko ten pierwszy rozdział przeszedłem, żeby po prostu zobaczyć, co i jak. Dobra, to teraz idź do domu. A gdzie jest dom? Także nie będziemy się skupiać na znajdźkach. Jeden z kanałów, który wam polecam, wideo MGZ. Kościół tam zrobił wszystko na 100%. Jeszcze przed premierą to już było. Jeden dzień przed. Plus dodał wszystkie znajdźki osobne, jeszcze dodał wideo. Także jeżeli was to chcecie, nie chcecie mieć frajdy z przechodzenia... O, gąsiorku! Przechodzenia swobodnie, to zapraszam was, polecam wam ten materiał serdecznie. Także my tutaj, o, barwy typowe, mówię, bardzo ładnie. Zobaczcie, ta czerwona cegła też super wygląda, nie? Tak jak jest wykorzystywanie tych starych cegieł do budowy, plus tego, co było. Słuchajcie, słuchajcie, hrabę zapraszam wszystkich na toroczny festyn. O, bawię się w błocie. Myślę, że to jest takie realistyczne, fajne. Zresztą tak to wyglądało. Ciekawy jestem, czy ta zaraza jakby tutaj znowu wybuchnie, czy przez Hugo może, o, czy tu możemy na przykład sobie wejść? Możemy. Targ bydła, jesteśmy na jarmarku. I tak tu sobie chodzimy, zobaczcie, co tutaj jest. Może przy okazji właśnie jakąś znajdźkę tu. No bo zobaczcie, nawet w tej kałuży, jak się ustawiłem, to był ref. O, widzicie? Jest refleks nieba, także tu pomyślano, naprawdę tutaj widać, że technologia została zaprzęgnięta. I nie musi to być Elden Ring, żeby rywalizować o miano petardy roku, moim zdaniem. No ale jak to wiecie, w tym świecie tak samo jak ze złotą piłką, wczoraj Lewy dostał nagrodę pocieszenia, aczkolwiek tytuł dla Karima Benzemy moim zdaniem absolutnie zasłużony, no bo to była petarda, co Benzema robił, dzięki niemu Real zdobył potrójną koronę, wszystko mu tam praktycznie wychodziło. Ale wy nigdy nie dostanie tej piłki. Powinien dostać, to był wtedy, kiedy oczywiście zawieszono z powodu straszliwej zarazy. Niemalże takie jak w tej grze. I co teraz? Gotuję? Daj mi coś jeść. Dokąd mam iść? Na pewno nie tu. Czyli tu dalej uliczką. Zobaczcie, fajne te uliczki, nie? Łuki tutaj te gotyckie. Jest fantastyczna sytuacja.
Ludzie się uśmiechają. No tak, Igo nie jest do tego przyzwyczajony. Zobaczymy, czy w drugim tym, patrz. O, tam chyba mamy iść do tej wieży alchemików. Czy tutaj w drugim rozdziale dziś to będzie spokojnie? Chodzić będzie tylko po prostu o to, żebyśmy się zapoznali. O, bardzo mi się podoba tutaj, że jest super życie pokazane. Jest targ, zobaczcie, dywany ze wschodu. Są warzywa, jest kapustka. O, tu nas zaczepia pani, która nam chce tutaj coś dać. Do włosów, tak? O, chłopaki się siłują na rękę. No jest petarda moim zdaniem. Jest petarda, gra żyje. Żyje, jest świat naturalny. O, i tu coś chyba jest. Kto wie, czy nie jest jakaś znajdźka. Tutaj chłopaki piją. Uwielbiał to wino. Fajnie, zobaczcie, wylamy na stół, kubeczki, no. No, jestem zachwycony, tyle mam powiedzieć. Prawie zrobię coś tutaj pod siebie, ale postaram się powstrzymać. Możecie radzić ze mnie. Od tego to jesteśmy. To ma być na humorze, na sarkazmie, na ironii, na zabawie, bo jest to hobbystyczny kanał. I o! Igo, kwiatuszku! Tak, jakiś kwiatuszek by nam mógł zdobyć, bo tu już mamy herbarium, standardowo, takie jak mówię. Mamusia go uczyła. Zobaczcie, różne kwiatki pani sprzedaje, jest kolejka, różnorodność jest strojów, a nie, że każdy wygląda tak samo, prawda? Jest kopiuj w klej z jakąś zmianą kolorów, czy te same twarze. No nie da nam kwiatuszka, o, słonecznik, super. Zobaczcie, ptica jest, o, pan tutaj ma naczynia. I to sceny są prawdopodobnie, o, tutaj piecze się raczej tak gęś, tak by wyglądała. O, zobaczymy, co tutaj jest. O, możemy zagrać słynne trzy kubki! Oczywiście nas oszukasz. Dobra, no ja bym to zagrał. Dobra, grajmy. Jak się to gra? Strąć jak najwięcej kostek. Aha, bo to strzały są. Aaaa, gotowa? Ale czym ja mam rzucać? Tym? Dobra, dwa mogę wziąć tylko. Ja, łatwizna nie jest taka łatwizna naczyniem. No bo teraz to trzeba tak rzucić, żeby dobrze. Słuchajcie, strącić. Czyli jak próbujemy. No średnio to wyszło, nie? Tutaj tych kostek nie strąciła za dużo, starałem się. Dobra, i to spróbujemy jeszcze teraz trzeba wziąć. Mam cztery rzuty, czyli kolejne dwa. Byłoby dobrze tak trafić, żeby poszło. Aj, nie poszło nam tu za dobrze. Spróbujemy jeszcze tą strącić. Chyba tu najwięcej by się udało. Przewróciłem całą, dużo. No ile, jesteś dziś najlepszą strzelczynią. I nawet nie używałaś swojej procy. Najlepsza zawodniczka, jakąś pamiątkę dostałam. Co tutaj to jest? A, pamiątki, leksykon. Można sobie odtworzyć, słuchajcie, tutaj jest herbarium Hugo, mam już te kwiatki z pierwszej części, ponieważ tutaj zamówiłem sobie tą taką wersję z plusikiem. Mogę założyć sobie, jaki założymy kwiatek? Ten mieczyk jest fajny, o, założymy sobie. I Amicja ma teraz mieczyk? Ma przy tym, no fajnie, no to są takie tutaj, mówię, bonusiki, podoba mi się to, absolutnie. Lubię takie rzeczy, aczkolwiek mówię, jeżeli tylko... wbijam to wszystko potem z opisem, robiąc platynę, no bo wiecie, no, ja nie mam czasu poświęcać 5 godzin na przykład na szukanie od jednego kwiatka w rozdziale. Wiem, że to daje super emocje. O, co tutaj się dzieje? Połykacz ognia jest, tak? O, panie, paskudno, masz gębę! Wiecie, skąd to jest? Bo ja wiem, a wy nie. Z klasyki RPG-ów. Wielu z was pewnie nie było na świecie, kiedy ta gra jeszcze wyszła. I obecnie nie uznajecie za klasyk. Wielkie te owoce. Super ten targ jest. Absolutnie petarda. No w pierwszej części tego nie było, bo tam od razu działo się to, co się działo, nie? O, na przykład, lawenda, te kwiatki. Relacja, myślę, to będzie pogłębiona i będą pewnie takie, słuchajcie, motywy i... Tutaj możemy się przesłuchać, tak? Że kapitan ma dużą władzę, czyli hrabia tak za bardzo. Osłoneczniki są. Zobaczcie, grządki rosną sobie.
Znaczy grządki nie rosną, tylko na grządkach rosną warzywa, nie? No. Staram się tu jeszcze, o zobaczcie, tu nawet mają trochę zboża tutaj na własny użytek, bo raczej kombajnem tu nie wjedziesz, nie? Popatrzcie, jaka piękna panorama. Strażnicy mają broń, także na razie tutaj grają muzykę. Igo! Muzyczka gra, ta. Ja sobie dzisiaj uruchomię w ogóle ścieżkę. Tańce są różami, kolanka swawole. Wezmę cię na banana, żebyś widział. Benek, pancia na fleciku. Otworzę sobie w ogóle, bo na Spotify czy tam Tidalu, ja używam Spotify'a, na pewno będzie, z pierwszej części jest, z drugiej też sobie otworzę. Dzisiaj sobie puszczę wieczorem, o, Igo! Pięknie, zobaczcie, jak się cieszy. To są radosne chwile naszych tutaj dewin, rodzeństwa, tańce, hulanki, swawole. Dobra, mogę teraz w ogóle iść? Tak, nic tu nie mam, nie mam potem inne rzeczy. I może ten odcinek jest taki fajny, że tutaj sobie poznajemy to miasto i myślę, że znowu coś się zacznie dziać pod koniec, a może będzie taki długi, że do godziny, z tym, że ja nie mogę tutaj na konsoli, słuchajcie, PS5, 4K nagrać dłuższych niż godzinnych, z racji po prostu rozdzielczości wysokiej i tego, ile zajmuje, nie? O, dobra, teraz idę z nim. Widzę, że jest jakiś raczej szlachcic. Tu, o, koleś wygląda trochę podobnie do tego, co nas. No tak, ale jakieś tam twarze się zawsze będą powtarzać. Niech Hugo, to jeszcze za wcześnie. Nie wiem, co to za miasteczko jest, bo nie zostało nam podane. Ale myślę, że tajemnica tu też będzie. Coś się tu na pewno będzie działo. Doszliśmy do jakiegoś podwórza, wyrabiają. I gdzie to do domu mamy iść? Tam tutaj sobie coś... Czyli nie, jeszcze do góry, czyli jeszcze wyżej. Zamiata. No, mamy gdzieś ten dom, zobaczymy czyj, czy to będzie u alchemików. O, tu sobie dziecko siedzi. O, zobaczcie, o, jak pięknie, nawet jest palemka, czyli wydaje mi się, że jesteśmy na południu bardziej Francji. Jeszcze ku lazurowemu wybrzeżu, jak mówią. A tutaj może byśmy coś znaleźli. Pewnie te znajdźki są oczywiście tak ukryte, że musisz wejść pod jakąś, kurde, kołdrę albo co? O, będę i tak nie przejdziemy. Proszę, proszę, pranko. Może ci, co nie wiedzą, jak to wyglądało, a będzie w przyszłości bez prądu, no, zabezpieczyliście się, bo teraz zniczę nie tylko na groby, zniczę do domu, będziecie palić, także oglądajcie odcinki, póki możecie. I chwalcie naszą jedyną, najlepszą i nieśmiertelną władzę. Szczególnie emeryci i renciści. Dostańcie 250 zł podwyżki od naszego ukochanego Mateuszka. O! Patrzcie pięknie. O, poleciały ptaki. Mnie tutaj te detale architektoniczne, nie? Że to no, nie jest tak, że płasko, czy takie, wiecie. O, nawet zobaczcie sobie, jak zbliżymy sobie ten murek tutaj. O, zobaczcie, tu są kupy ptasie normalnie na tym. Jest petarda. No bardzo Hugo by tu chciał zostać. O, Koloseum nawet jest. No może się uda, zobaczymy. Ale prawdopodobnie ktoś będzie chciał nas przy okazji wykorzystać albo jakieś eksperymenty jeszcze przeprowadzić. I tego się tu obawiam. Tak, Hugo, ty byś teraz został, ale chodźmy, zobaczmy, co nas czeka. Może będzie tak, że ktoś nas porwie. Czy to nasze drzwi? Nie, to nie są nasze drzwi. Jeszcze nie, Hugo, jeszcze troszkę. Czekajcie, łyczek pysznej herbatki z imbirem. Polecam każdemu, na gardziołko szczególnie, jak dużo się mówi. A siorpie, bo gorąca, wiecie.
No, tu jakaś, zobaczcie, fajne jest, nie? Statua jakiegoś świętego prawdopodobnie, tu nie wejdziemy. Z tą winogrona, o, na tym, dobra, i tu musimy pogadać teraz. Jestem, no gotowi, oczywiście, prowadź. O! Oglądamy. Mamo! Mama już studiuje. Oui. D'accord. On verra plus tard. Mère, où est la chambre d'Hugo? Il est épuisé. En haut. Le lit est prêt. Super, merci. Na górę idziemy, a misja. Allez, viens, mon petit Loire. Teraz możemy sobie zawsze założyć jakiś fajny kwiatuszek. O. Super, jest jednak ta więź, która się między nimi nawiązała i opiekuńczość Amisji wobec swojego brata jest fantastyczna. Venir où? Sur l'île. Tu seras guéri aussi. Guéri? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Vraiment bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Już mama uczy tutaj. Musi uczyć, no. Ja tak przewiduję tej drugiej części, jak możemy sobie pospekulować, że mama zginie. No bo po to przecież uczy, prawda, Lukasa, żeby potrafił robić te mikstury, nie? Que je ne suis pas doué pour être humain. Mais si, c'est même pour ça que tu doutes. No, bo misji się chyba przypomni, co się działo. Będzie retrospekcja do tej walki z pierwszego rozdziału? Nie. O kurde. On doutra! Hugo z Hanzema. Nous avons eu 6 mois de répit après le deuxième seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Drugie stadium, trzecie stadium się zbliża. Trzeba poszukać magistera Vadina. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Of course, mami, dobrze. Je sais. Nous serons prudents. A misja musiałaś wziąć proce, nie? Bo zaraz bo będzie za dymę robić, ale palemki piękne. Zastanawiam się, czy oni na przykład, słuchajcie, idź do domu, to zrobiliśmy. Czy oni się wzorowali na jakimś średniowiecznym, prawdziwym mieście francuskim? Czy jest to wszystko generowane automatycznie? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Dobra, na razie nie będziemy po prostu tutaj gdzieś łazić. Chciałbym wam, dzisiaj ten odcinek jeszcze musi się, no będzie na wieczór. Czyli myślę, że gdzieś koło 22 będzie udostępniony, bo dobrze pójdzie, koło 20 skończymy. Konsola go musi przerobić, a to jest, słuchajcie, no, koło 16-17 giga zazwyczaj taki odcinek, więc trochę to trwa, zanim to się prześle, udostępni na YouTube'a. No i potem jeszcze muszę oczywiście wrzucić miniatury, już mam gotowe. Do przodu zrobiłem sobie i opis do odcinka, to też szybciutko. No więc postaram się, żeby na 22 był jeszcze dzisiaj. I jak dobrze pójdzie, to jeszcze jutro też dostaniecie jeden odcinek, czyli trzeci rozdział. Chyba że nie uda nam się drugiego skończyć dzisiaj. W tym odcinku drugim. Bo mówię tak, niektóre rozdziały będą dłuższe, znać florystkę. A florystka była... Byliśmy u niej, nie? Pamiętacie, tutaj była na targu. Nous sommes passés devant une floriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. I tutaj stała z boku. Ale to jeszcze było wcześniej, bo tu był ten z garnkami. O, tu jest florystka. Dobra. Rue, bonjour. Oh, c'est encore vous. Vous cherchez des fleurs. En fait, nous cherchons Messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client Vaudin. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah, mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une brązowa tunika przy fontannie. Merci pour votre aide. A gdzie jest fontanna? Jakoś mi się ta fontanna nie rzuciła w oczy, ale mogliśmy ją opuścić. U góry raczej nie było, nie? Ale tu żeśmy nie chodzili, może jest po prostu z tej strony.
gdzieś, słuchajcie. Tu jest fontanna, brązowa tunika. Tu jest. Dobra. Trochę jest tu chodzenia, a mapki nie ma. Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver Messire Vaudin. Lui, il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. Ah, d'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite Arena, le Colosseum. OK, thank you very much. N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Znajdź męża florystki, zaliczone. Le quartier de l'arène. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver? Jak go znajdziemy? Życie pewnie trzeba wejść gdzieś poznać. Będą kłopoty, już to czuję. A dlaczego mają być kłopoty? To ci? L'ordre est riche. A, bo dzielnica biedoty. O, gąsiorek! Znając życie, to nas ktoś oczywiście zaatakuje tutaj, bo po to, żeśmy wzięli proce. Nie, nie mamy, czyli jeszcze na razie nie. Symbol na ścianie. A! Défense d'entrée, l'arène est fermée au public. Simple, arène est zbrojona. Et pourquoi donc? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez. Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de l'arène. Brudny jesteś, strażniku. O, świnki. Chrum, chrum, są z nami. Ne perdons pas de temps avec des soldats. Jetons un coup d'œil. Rozejrzyjmy się. Może tu będą, désolé. Il y a une porte là. O, siołku. Kurka jest, o. Wesoło, nie? No super, osiołek ładnie też wygląda, nie? Dobra, idziemy. Amisio, 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 amisio. Gdzieś tutaj, Lukas, o. Alors? Proszę. Prêt à enfreindre la loi? Musimy się włamać, nie ma wyjścia. Allez. I co teraz? Przerywnik. Czy się zbugowało? Nie. Przerywnik musiał się załadować. Est-ce que c'est là? La morsure. Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés. No niestety, już wszystko wiemy. Zaczyna się. Ça a déjà commencé. Hugo. On l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. Hugo przecież te szczury wywołał, nie? Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici? Ces gens ont l'air pauvres. Il doit venir d'ici. Nie wierzysz, Amicja, właśnie tak jest. I pierwszy raz się spotykasz z takimi rzeczami, tak się traktuje motło. Personne n'a pu remarquer leur disparition. Masakra po prostu. Sans doute. Wszyscy są zmasakrowani już. Là, un autre symbole. Kolejny symbol. Tak. Les symboles vont nous mener idziemy à lui, tu crois? Oui. Tam coś jest, słuchajcie. Il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. Tu można wejść, można to przesunąć, ale które miejsce? Tam. Dobra. Z tym przesuwaniem w pierwszej części to było tak. Użyj L, by popchnąć, pociągać, a R ustawienie. Dobra. My się tego po prostu o, nauczyłem z tamtej części. Oczywiście do tyłu. Porzucimy go i spróbujemy teraz z drugiej strony go wziąć. Też powinno być. Tak, o. Dawaj! O, i teraz już... Tak, to jest tak samo jak było. Okej. Okay. Fajnie, że pokazuję z tą kresaczką, że tu do góry albo na dół można wejść. O, aniołek! O, właśnie, o coś tu się dzieje. Je le connais pas! Je le jure! Espèce de... Oh non! Il a un casque! Je ne peux rien faire! Qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Pas un bruit. Tu es seul. J'ai tout mon temps. Cichutko, bo tak jak tu mówią, jeżeli chodzi o przeciwników w hełmach, nie mamy żadnych szans, bo na razie nie mamy Devorantisa, nie? Pas une seule pièce. Je vais plutôt chercher notre homme.
Tutaj będzie można go odciągnąć, uderzając. O. Albo rzucając to, albo uderzając rzut kamieniem. I tak będzie trzeba zrobić. Poszedł. Poszedł. Powinniśmy spokojnie przejść. Uwaga. Tu jest jakaś linijka. Co to w ogóle jest? Będę można się przycisnąć. O. A, bo tutaj jest na przykład jeszcze jeden. Dobra, weźmiemy sobie. A, bo jeszcze możemy iść tak, tu, żeby nie... To dobra, może tędy. Spróbujemy tędy, słuchajcie. Żeby ich też jakoś wywabić. Być może uda się tutaj jakoś przejść, a jak nie, no to... O, tu można było ich. Tam też można ich zwinąć, ale nawet nie musimy, widzicie, bezpośrednio tam przechodzić. Można się tutaj przedostać. To pytanie teraz, dokąd mamy iść? Prawdopodobnie na górę, nie? O, niedobrze, niedobrze. Już coś koleś tu wywęszył. Czyli stąd trzeba rzucić po prostu, żeby on sobie poszedł. Mamy dwie te. Dobra, teraz on tam pójdzie. Dobrze, teraz będziemy mieli szansę przejść. Do góry. Tak jest. Uwaga, uwaga, bo pędziła maga. Idziemy dalej. Dobra. To już wam pokazałem, jak można to spokojnie zrobić. Tak? Pierwsza część pomaga. Nie jest konieczne, żeby w ogóle w tą grę grać, ale fajnie jest, także też wam zapraszam na krótkie spojrzenie z pierwszej części, która jest na PS5 już ta gra. O, mamy 100 strupów, słuchajcie, a skąd ich tutaj już tyle? Picie, no! On dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Vite. W jaki sposób ja mam tu teraz wejść? Masakra. I świnka się pożywia. No tak świnki miały, słuchajcie. Pożywiały się wszystkim. Powóz jest. No zresztą tu jest. Zablokowany jest ten powóz, słuchajcie. Tu są jakieś drzwi. I w jaki sposób mam... Aha, prawdopodobnie chodzi o to, żeby tu strzelić. A jednak nie. To też może będą... Co mamy tu zrobić teraz? Spróbujmy, zobaczmy. Czy może gdzieś indziej jest jakieś wejście albo szansa? Nie, to są zwłoki tylko. Tu trzeba przestawić, nie? To chyba chodzi o ten powóz, tak? Nie, o ten nie chodzi. Tu trzeba wejść. I coś tu trzeba przestawić. Dobra, no dalej. Myśleć... A, tu jest, dobra, już wiem. Mamy to. Ale będzie z tej strony, nie? Dobra, zaczynamy. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. No patrzcie, nareszcie coś. My żeśmy zawinili, nie? Oui, mais ils auraient dû l'avoir venir. Ça n'aurait rien changé. Najlepsze jest moje sterowanie. Nie umiem grać w Batman Arkham. Te serie, bo samochodem po prostu się rozbijam co chwilę. Także samochodówki to nie moja bajka. Avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est vrai. Mais aucun de ces corps n'a été dévoré. Tak, nikt nie wygląda na porządnego, masz rację. O, czekajcie, co to jest. Ils ont mis un couteau. Il est coincé. Allez. Wyciągnęła go.
Teraz fajnie, czyli będzie można, słuchajcie, o, mamy nóż teraz. W jaki sposób, ale nóż jest inaczej używany. To będzie raczej do ciosów w plecy, to będzie super. Ja będę tutaj masakrował tym ciosem w plecy wszystkich. Uwielbiam ciosy w plecy. No dobra, tu nic. Teraz musimy iść tu. Szukamy naszego magistra. To chyba już tu leży jakiś hełm. Wydaje mi się, że jesteśmy, ale tu znowu trupy są. Ja pierniczę. Makabra po prostu. Dawaj, dawaj, Lukas! Dobra, weszliśmy, znaczy... Do środka weszliśmy koloseum, nie? Kolejny symbol jest... Tam daleko, aż na drzwiach. Teraz pytanie, schodzimy? Schodzimy. Lepiej by było się tutaj pochylić, bo nie wiem, słuchajcie, co... Czy nie ma gdzieś tu żołnierzy? Oczywiście, że są. O! J'ai besoin de sommeil. Oh là là, t'as mis l'autre qui m'a l'air. Imbécile! Oh, ça va! Strzela, nie? Wiecie co? To nie, to teraz sobie spokojnie staniemy w tym miejscu. Nie, za daleko, słuchajcie, to jest, jest za daleko. Stąd mu nic nie zrobimy. Musimy spokojnie na razie spróbować przejść. Być może można tu gdzieś wejść. O, tu można wejść. Ja bym na razie spróbował zrobić to bez hałasu. On tutaj już jest dosyć zaalarmowany. To jest też żołnierz, nie? Się teraz odwrócił, więc ja myślę, że tego żołnierza będzie trzeba po prostu ci chcę zabić. Alarmuje mnie? Dobra, dostanę. Cholera. Niestety. Tak nie. Dobra, nie w ten sposób. Najpierw trzeba łucznika zdjąć. No cóż, zginęliśmy. Tak się zdarza, jak dobrze wiecie. Jesteśmy tutaj. I tu bym teraz chyba zdjął tego łucznika po prostu, póki jest odwrócony. Dobra. Aj, nie zdążyłem. Na szybko to trzeba. Zakuj go. O, dobra. Aczkolwiek tu też nic nie zrobimy wtedy, nie? Nie ma to chyba sensu. Nie skontrowała. Trudne to jest. Bo trzeba przytrzymać po prostu, zanim się go skontruje. Też nie w ten sposób. Albo trzeba go po prostu zabić, tego łucznika, i się wycofać, żeby nas tutaj nie widzieli. Dobra, spitalamy wtedy. Dobra, spitalamy, spitalamy. Jest coś tam. Il vient ici. Jak on tutaj złazi, a więc nie jest tak. O kurczę. Ale mi tutaj robią. No nie jest to za, nie jest to za łatwe. Za dużo ich jest tak trochę. Ja niby tutaj mam i mogę załatwić, ale nic z tego. Ten mnie tu zobaczy. Dobra, to może spróbujemy inaczej. Spróbujemy pójść ten. Już zobaczył. Dobra, to może tak trochę na szybko teraz. Bon sang.
Staram się go kontrolować. Dobra, dobra. Teraz muszę zabić tego. Poszło! Koniec z wami. Dobra, że tu nie ma jakichś punktów życia, czy ona odzyskuje jakby. Ostro było. Ostro było, słuchajcie, na dzień dobry. Jeszcze tutaj ktoś jest. Jest tutaj na dole i idzie tutaj. Trzeba wcisnąć wcześniej ten kwadrat po prostu. Nie mogę go zatłuc. Kurczę, nie mam go, nie mogę go zatłuc. Czyli trzeba uciekać w tym momencie. Znaleźć znowu jakiś nóż. Bo on jest tym, kurde, no. To nie jest tak prosto w tym momencie. Ja teraz ten jeszcze. Spitalamy. A znowu, to nie w tą stronę miałem iść, kurde. Tu jest do tego. Alchemika. Ajajaj, jeszcze żyje? Trzeba właściwie przed tym, słuchajcie. Nie miałem tego. Trzeba przed, jeszcze jak podchodzi, zacząć naciskać kwadrat, bo on po prostu za dużo ich tu jest, za dużo. A ja nie mam więcej noży. Może spróbujemy to inaczej rozegrać. Jest ich naprawdę dużo. Następny? Nie, strzałą dostałem. Łucznik to jest makabra, tutaj widzę. Co z tego, że tego zabiję, jak to mi nic nie daje, nie? Może spróbujemy tak. Kira! Montrez-vous! Schodzi, także oni nie są tacy głupi, nie? Absolutnie rien. Zapieprzamy to. Szybko, zamykaj to. Dobra. Udało się. Tutaj na szybko trzeba było to zrobić, słuchajcie. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie. Et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Tu n'as pas épargné beaucoup de monde. Czyli zależy jak ostrożność, agresja, oportunizm. Fajne, nie? Szybciej wytwarza, tutaj agresja. Zepchnąć to jest dobre, a ostrożność mniej hałasuje, czyli super, nie? Po prostu w zależności od tego, jak będziemy grali, tak rozwija się nasza postać, czyli jest to takie dosyć naturalne i to mi się podoba. Znowu szpital? Nie szpital, tylko kostnica. Może kiedyś tu mieszkali, rzeczywiście. Może chociaż tu znajdziemy tu coś, co? Nie, nic tu nie ma. Z
znając mnie, to będę i cios w plecy stosował, ale masakrę również, bo uwielbiam. Chociaż ona oczywiście musi mieć jak najwięcej tych sztyletów, bo jeżeli tych sztyletów nie będzie miała, to z przeciwnikami w hełmach sobie nie poradzi. Chyba że Devorantis będzie tutaj do zastosowania. A nie wiemy. Uwaga. Tu są kolejne drzwi do alchemika. Podążaj za symbolami. Nowo przybyli. Dotrzyj do wieży południowej. A wieża południowa jest aż tam. Dobra, jak tutaj po prostu teraz zejść? Turendy. Oczywiście nie będzie to łatwo. Celowo będzie to tak, żeby... Żeby było trudno. Teraz się pojawiło zejście. Fajnie, może będzie filmik. Hop. Fajne buty ma, nie? Jesteś sûr de toi, Amicia? Non, mais c'est le seul moyen. Bądź ostrożny. Lukas mógłbyś jakieś bomby przygotować alchemiczne, nie? Co to jeszcze będzie? Coś na równowagę? Nie było takich rzeczy w jedynce. No tak, ja bym po takich bez... O kurde, bali się. Bali się, słuchajcie. Run! Poszło. No tak. Teraz szczury będą. Tak mi się wydaje. Za łatwo to wam tu nie będzie. Ile mamy? 41 minut. Dobra. Jeszcze spokojnie mogę nagrywać. Jest ktoś. Co to jest? Może będziemy mieli nowych kompanów. Ja pierdzielę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Oh my goodness. Idą. Idą. Ale są lepiej animowane. Oh my goodness, ale masakra. On się spłyta, moim zdaniem nie da rady. No twardziej jest. No, są fajnie animowane są, widać. Widać po progres, nie? A czuć super na kontrolerze, słuchajcie. Ja pierdzie, ale się boję. Jezu! Tego nie było! Tego nie było. A czemu w to? No ja w tą stronę muszę biec. Drugą stronę, dobra, rozpocznij sekcję ponownie. Czyli kontrolę muszę, dobra, w drugą stronę ręką, tak nienaturalnie do siebie na ekranie. Ale słuchajcie, zrobili tych szczurów? No grubo, a to tu będzie, dobra, chodźmy do... Nie możemy tego pominąć? Nie. Trzeba to zrobić, dobra. Jest, można pominąć teraz już. Czyli raz trzeba zaliczyć, tak jak było w pierwszej części. Dobra, tu zginie, to już jestem nastawiony odpowiednio, wiem, że trzeba tutaj... Trzymać do siebie i biegniemy. Ja. Ja pierniczę. Zobaczcie to. Makabra. Dotrzyj do wieży południowej. No dobra, no wiem, że tam są pochodnie. Nawet można je było wtedy spalać, jak się dobrze to zrobiło. O! Absolutna petarda! Ale zupełnie mają lepszą animację, już widać, nie? Ktoś tu pomyślał, naprawdę pomyślał. A co to jest tu zielone tu? O! Zobaczcie, i tu się zjarają. Haha! Mam was! Szczurołapy, dobra, tam można zapalić. Kosz z węglem. Szczurołapy! Nie pozwolę wam zabić mojej amicji. Tam coś jest, dobra.
Podpalimy. Dobra, jest okej. Ja pierniczę, co tu one pieprzają? Jak one to mogą robić już? Ta inteligencja ich tu jest większa. Nie podoba mi się to. Będą trudniejsze do pokonania w tej części. No, zawsze tak jest. Nie? Zazwyczaj. Chyba, że autorzy przegną i mają po prostu tyle negatywnych clickbaitów i informacji, że na przykład gra jest zbyt trudna, to wtedy... Dobra, to możemy wziąć to. Być może nam się przyda do jakiegoś żołnierza. To wtedy, słuchajcie, obniżają poziom trudności. Nie? Ja uważam, że najlepiej by było też w Soulsach dostosowane. Jak na przykład ja bym zrobił grę... Tak, uporaj się z przeszkodą. No wiem, że nie dam rady. To bym robił taki tryb normalny, jak dla mnie, i tryb Soulsowy dla tych, którzy uwielbiają po prostu być Soulsami. O Jezu Chryste, co tutaj jest? No wiem, że się palą tylko przez kilka chwil. I dlatego musimy jak najszybciej dotrzeć do... Nie mogę biec oczywiście z tym i to jest też takie trochę nienaturalne, nie? Muszę tutaj dotrzeć do... No, standardowo nas uczy w tym rozdziale też. Że mamy tak, bierzemy nowy patyk. Trochę mogłem najpierw wypatrzeć, gdzie jest. Tam jest. Pojdziemy. On doit absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Możemy nie dojść. W ostatniej chwili. Tak uważam, że się dobrze. Zero à la fois. On peut le faire. Dobra, gdzie teraz? Może zanim zapalimy, to się rozejrzymy. Ta, a tu jest, słuchajcie, czyli to trzeba najpierw trzeba zrzucić. Nie, to tylko, no odrzuć, aha, trzeba przytrzymać, żeby odrzucić, dobra, teraz prosta. I but, poszło. A to teraz będzie się po prostu kołysało prawdopodobnie, o to chodzi, nie? Damy radę. A, mogę rzucić, wreszcie. O, fajnie, no, super, że to się tak udało. Teraz to trochę pomyśleli. Tego brakowało, że nie mogę na przykład rzucić tym kamieniem, nie? Takim. Dobra, udało się, weszliśmy do góry. Na chwilę jesteśmy bezpieczni, ale tylko na chwilę. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Super, na Koloseum. Mamy tutaj, możemy sobie zerknąć i zwrócić uwagę. Poważnie, po belce? Na co ty myślałaś, Amicjo? Doucement. Moje życie. D'accord. Surtout, prends ton temps. Ja pierdolę. Stój w świetle, chłopie. Stój w świetle. Dobra, tam nie przejdę, nie? Ale spróbuję, może dorzucę. No nie muszę przejść, bo jak nie przejdę, to nie zapalę, to ja zginę, nie? Wtedy o, jest drabina. Ale ja muszę iść po Lukasa niżej, a nie wyżej. Aktualnie. Albo rzucić muszę, nie? O, na przykład w ten sposób. On jest, i teraz co? I teraz, jak go zapalę, to... Pójdę do niego. No chodź! Chłopie, co teraz? Żeby mnie tu nie zaatakowały zaraz. No tak, nie w ten sposób. Trzeba to pomyśleć, inaczej zrobić. Być może na górę. Najpierw powinienem iść, żeby tam zejść. Prawdopodobnie spróbować, nie? Ale nie rób tak. A czemu nie mogę teraz tu wejść? Przecież nie mam, albo co, bo się pali, nie mogę wejść? Ja przypalonym tym? Wejść, ale no, nie no, bez kitu teraz, nie? Trochę. Chłopaki, no co wy tutaj, co wy do mnie tutaj mówicie? To nie ma możliwości, przecież z tym to nie wejdę.
Chyba, że tą drabinę to chyba trzeba przerzucić. Jak ona to by wyglądała. Drabinę by trzeba mu chyba przerzucić. Dobra. Zjedzona amicja. Na dole jeszcze zejść z tym. Dobra, no jak zejdę, słuchajcie. No to tak, ale teraz nie wejdę tu, nie? No i misja nie. Nie, nie w ten sposób, coś tu jest nie tak. Gdzieś coś wisi w ogóle tutaj u góry. Co można strącić? Nic nie wisi. Czy jest coś na dole, co można rzucić? Masz. Dobre. Nie może się palić, tak będzie bezpieczniej. Czyli o to chodziło. Dobra, w porządku. No to trzeba, widzicie, się nauczyć. No i teraz pójdziemy do góry, tam, o to chodzi, nie? On teraz tu przejdzie, dobra. A on może wchodzić z tym, nie? I teraz idziemy do góry. On oczywiście może wchodzić, a ja nie mogę. To mi się generalnie nie podoba, jeżeli chodzi o, słuchajcie, kwestie... Tego, no jest to takie nienaturalne. Ja wiem, że to jest oczywiście spowodowane tym, że ma być utrudnienie w grze, bo byłoby za łatwo, ale tak to nie do końca w porządku zostało zrobione. Znowu na dół. A co mamy zrobić? Nie mam pochodni, nie mam patyka, bo oczywiście nie mogę wziąć patyka, na przykład chcę w tyłek wsadzić i przejść do Białej Wieży. Magistra Vogel! Idziemy. Amicja de Run atakuje. Lepiej jak najszybciej spadówę zróbmy. Stąd, póki nie ma szczurów. O, już widzę, że mamy na przykład tutaj do zapalenia. Pytanie czym? Mam to zapalić. Panie Havranek. Tu nawet nie mam czym zrzucić. Opuść podziemia areny, no. Chciałbym opuścić, zapalić, rędy, obniż platformę centralną. No a to obniżymy, trzeba tym, dobra. Jedziemy. Dawaj, Lukas. Wow. No. O, oczywiście, słyszałeś to, no słyszałem. No, to się w ogóle nie opuszcza. Może coś znajdziemy, otworzyliśmy pokoje, dobra, obniż platformę, zrobiliśmy. Centralną, pokoje są otwarte. Może coś znajdziemy, może tak, a może nie. Siarka tu coś będzie u góry, jest skrzynia. No, te rozdziałniki to będą dłuższe, także pewnie nie spadaj alkowy. L1, co to ma być? L1? Mogę coś zrobić, tak? Korba. A, żeby tam coś zrobić do skrzyni, dobra. No. Tym razem się trzymać lepiej, bo tam trzeba było robić w ten sposób, że... O! Dobra.
évidemment. No tak, ale trzeba L1 przytrzymać i tutaj, dobra. Lucas, tu dois le faire. Naturellement. Ty masz to podnieść. Mogę mu potem kazać zatrzymać. Ja teraz przejdę tam. Zrzucić wózek. No, już mam 55 minut, nie? Jak mówiłem. A, tu nawet to on nie zjedzie, taki mądry jest. Bo jak tego muszę teraz w tę stronę. Dobra, zrobię inaczej od drugiej strony teraz. Powinno mi pójść łatwiej. Dawać mi z tym wózkiem. A misja. A misja jest na razie jeszcze chwilę. No i co? A ten sygnał. A, i teraz jest tu, teraz anulujemy i to spadnie, dobra. Przestań. Okej, hop. Dawaj. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Vaudin, il... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Avec les rats et ses mercenaires. Musimy iść tutaj, oczywiście. Une chose à la fois. Oui. Raz. Dwa. Bien. I trzy. Tu trouves quelque chose? Tu avais raison. C'est du soufre. Oui. Są jakieś rzeczy. Jest siarka. Dobra, teraz zdobądź siarkę. Jest. I teraz co mam zrobić? Potrzebujemy jeszcze drugiego odczynnika. Czyli drugi odczynnik jest tutaj najprawdopodobniej. Nie, to tylko w tym drugiej. Też będzie trzeba coś zrobić, zrzucić. O, w tym razie nie. O, patrzcie, panie. Panie Kawranek, coś trzeba będzie tu zrzucić. No, zająć czymś te szczury, to już widzimy czym. Dobra. Dobra, ale to za mało. A jeszcze coś gdzieś jest? A ja nie widzę, żeby tu gdzieś coś jeszcze było. Oczywiście na razie. Na razie nie możemy zejść, nie? Mało, to znaczy, że gdzieś coś jeszcze powinniśmy znaleźć. Nie, ale tu nie zajdziemy, bo po prostu jest już po nas, nie? Lukasa zrzucimy, nie? To jest ta skrzynia, w której będzie. Może mnie na coś nakierujecie? Wiem, że nie chcecie mi pomóc. Tu trzeba przejść po prostu. Ne tombe pas. Merci, Lucas. Idź, Amicio, idź. Ale wibruje kontroler, słuchajcie. I jeszcze tu trzeba coś z... A, tam jest drugie, dobra. Teraz... Koźląsku poszło. Poszło do góry. Dobra, dostańmy się do tej skrzyni jak najszybciej. Go, 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 gadget capter. Szybciutko. Mamy odczynniki. Wracaj, zdobądź alkohol. Jak najszybciej wracaj do Lukasa. Dobra, na tym musimy kończyć, także drugi rozdział jeszcze nie jest skończony, słuchajcie. Hugo i Amicia zdobyli odczynniki, zaraz zrobią co trzeba, zapalą i myślę, że skończymy drugi rozdział i zaczniemy trzeci w następnej części. To by było na tyle. Alele ble, subik poproszę, udostępnienie i komentować.